wszystkim kibicom GKS-u wydawało się, że masz raczej bardziej defensywne inklinacje. Możesz grać na prawej stronie obrony albo w środku pomocy jako defensywny. A że to się okazuje, że strzelasz drugą bramką, że trener Latowski powinien wystawić cię w ataku. Nie, wydaje mi się, że to, że dzisiaj strzeliłem bramkę, to strzeliłem z ruchem przychorzu w bramkę, to jest zasługa całej drużyny. Ja po prostu dzisiaj znalazłem się w odpowiednim miejscu, strzeliłem tą bramkę na 1-0. Na 2-0, przepraszam. I mam nadzieję, że będzie tak dalej, że będę pomagał drużynie, że będziemy zwyciężać cały czas. Ale jednemu nie zaprzeczysz, że co bramka, to piękniejsza. Na pewno to cieszy, prawda? Nie wiem, bo nawet szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnie, jak ta sytuacja wyglądała. Dopiero muszę obejrzeć powtórkę, ale wydaje mi się, że wpadło chyba od słupka bodajże i taka bramka może być łamana głową. Wielu kibiców zastanawiało się, że wydawało mi się, że po kontuzji Mateusza Cetnarskiego ta gra GKS-u będzie bardziej oparta na defensywie, a tu jednak okazuje się, że bez Mateusza możemy tworzyć równie efektowną sytuację. Mateusz jest bardzo ważnym zawodnikiem naszej drużyny, jednak mamy bardzo wyrównaną kadrę, 22-25 zawodników, którzy praktycznie, ujęcie, jak to wygrał na tej pozycji, byłoby dobrze. Nie? To, że Mateusz wypadł, na pewno to jest jakaś strata dla nas, bo był naszym filarem, jakby nie patrzeć. Nie? Mam nadzieję, że wróci jak najszybciej do zdrowia i nam będzie pomogło. Trener Latowski obdarzył cię olbrzymim kredytem zaufania. Grasz właśnie, tak jak mówiłeś wcześniej, albo w środku, na środku obrony, albo w bloku defensywnym. Gdzie lepiej? Jaką to się czuje? Na jakiej pozycji? No, szczerze mówiąc, dla mnie to jest obojętnie. Zawsze grałem za juniora, a jako środkowy pomocnik, nie? Zawsze lubiłem tam grać, że gra do przodu, gra kombinacyjna. Na boku znowu obrony tak samo lubię grać, bo mogę się podłączyć do przodu, mogę zagrać wrzutkę czy coś w stylu, mogę z przodu pograć. Nie? A to, gdzie trener będzie mnie stawiał, to już od trenera zależy. Nie? No, moim obowiązkiem jest to, żeby grać, nie? Żeby się rozwijać jak najlepiej. Nie? Co dla GKS-u jest w tym momencie ważniejsze? To, że zdobył kolejne 3 punkty, czy to, że w końcu przełamał się Maciej Korzyn? Wydaje się, że przełamanie Maćka Korzyna to była kwestia czasu. Nie? Ma tyle sytuacji. On też troszkę przeżywał tu te sytuacje niewykorzystane, jednak dzisiaj udowodnił, że wystarczyła mu chyba jedna sytuacja, żeby strzelić, no i dał nam prowadzenie 1-0. Twoja forma rośnie z meczu na mecz, chyba możesz trochę być zawiedziony tym, że trener Latowski nie pracuje z reprezentacją Polski, prawda? Nie, ja o tym nie myślę. Ja gram w reprezentacji U23 i w tej chwili jest dla mnie to priorytetem, żeby tam występować.